witam serdecznie Adam Jurkiewicz firma Abix dzisiaj chciałbym pokazać Państwu w jaki sposób można w szkolnym remiksie Ubuntu zainstalować dodatkowe oprogramowanie pobrane ze strony internetowej w naszym przypadku będzie to OpenSankor czyli aplikacja do współpracy z różnymi tablicami interaktywnymi przede wszystkim uruchamiamy menadżer plików to jest bardzo ważne no ponieważ mamy to pobrane z w pliku. W naszym katalogu domowym, w podkatalogu NitroShare znajduje się plik archiwum zip, który pobraliśmy sobie z internetu. Musimy oczywiście je przede wszystkim rozpakować. Jak to wykonać? Otóż bardzo prosto. Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy cóż? Możemy otworzyć za pomocą menedżera archiwów, możemy również zrobić rozpakuj tutaj. W tej chwili archiwum zostanie rozpakowane. Proszę spojrzeć. Obok archiwum zip utworzył nam się katalog. Możemy sobie do niego oczywiście wejść, i w tym katalogu mamy jeden plik PDF, drugi plik PDF i program. Program rozpoznajemy po tym, że posiada rozszerzenie deb, czyli pakiet rodzaju deb od Debiana, i to możemy sobie zainstalować. Jak to zainstalować? Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję otwórz za pomocą Centrum Oprogramowania. W tym momencie szkolny remix Ubuntu uruchomi nam aplikację, która służy właśnie do instalowania nowego oprogramowania. I za chwileczkę zobaczymy sobie w naszym oknie, że możemy zainstalować to oprogramowanie, które właśnie wybraliśmy, czyli OpenSuncore. To chwilkę trwa w zależności od prędkości komputera. Niestety trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość. Komputer, na którym ja nagrywam to, co oglądacie, w tej chwili ma procesor tylko 1 GHz, więc nie jest demonem prędkości. O! W tej chwili mamy informację, że możemy zainstalować OpenSancor. Proszę zainstalować ten plik. Wyłącznie wtedy, gdy jego źródło pochodzenia jest zaufane. No to jest taka informacja, żebyśmy nie instalowali sobie oprogramowania jak leci, bez specjalnego sprawdzenia, co to jest. No, ale my pobraliśmy to z internetu, wiemy, że jest poprawne, więc cóż, zainstaluj. Po prostu klikamy. I za chwileczkę jeszcze system powinien nam się zapytać o hasło. O. Tutaj podajemy nasze hasło użytkownika w systemie uwierzytelni i cóż, instalowanie. Teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie poczekać, aż pasek przejdzie w prawo do końca, co będzie oznaczało, że aplikacja została zainstalowana. Proszę spojrzeć tutaj, łączny rozmiar 180 3 MB po zainstalowaniu. To trochę musi trwać, ale jak widać, właśnie przeskoczyło nagle prawie do końca. Myślę, że za chwileczkę powinno się skończyć. Mam nadzieję, że widać, że instalacja nie jest specjalnie trudna. O, jak widać, mamy komunikat zainstalowany. Możemy Zamknąć centrum oprogramowania. Tutaj pliki możemy zostawić bądź skasować, i w programach powinno nam się już gdzieś to pojawić. Jeżeli nie wiemy gdzie, to mamy taką fajną funkcję w akcesoriach, jak wyszukiwanie programów. Wyszukuje, uruchamia programy zainstalowane w systemie. Uruchomimy to sobie i przy okazji pokażę Państwu. O, tutaj wpiszemy sobie teraz Open i poszukamy, czy nie znalazł nam tutaj naszego Open Sancore. O, proszę bardzo. Znalazł, więc możemy to uruchomić. O. I mamy. Dostępna jest aktualizacja. Powiedzmy, że w tej chwili nie będziemy tego aktualizować. Proszę spojrzeć. Mamy piękny program, który może nam działać. Możemy go sobie tutaj rozszerzyć i mieć w tym momencie dostępne narzędzia, jak dla tablicy interaktywnej. Tak. Możemy wybrać tło. Proszę bardzo. To nie jest trudne. Może w miarę łatwo działać. No, wyjdziemy sobie. I teraz tu możemy zamknąć. Poszukamy jeszcze powoli, gdzie ten program się zainstalował. Bo być może zainstalował się w biuro. A jeśli nie, to być może w aplikacji, w edukację. O proszę, tutaj mamy nasze OpenSuncore. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że to pokazuje. Że instalowanie różnych aplikacji w szkolnym remixie Ubuntu naprawdę nie jest trudne i może być wykonywane bardzo, bardzo szybko. Dziękuję serdecznie.